Kwadrans z historią to cykliczna cotygodniowa audycja, która do Państwa dociera za uprzejmością Radia Kołobrzeg i Telewizji Kablowej Kołobrzeg. Witam Państwa serdecznie, Robert Dzięba. Państwo widzieliście mnie tak tydzień temu i chyba zobaczycie mnie też tak za tydzień, a to ze względu na to, że niestety nie ma mnie w Kołobrzegu. Nagrywam specjalnie te odcinki dla Państwa, bo jestem w tej chwili na służbie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Takie nastały czasy, że no, trzeba temu jakoś podołać, a nie chciałem, żebyście Państwo byli pozbawieni tych naszych historycznych spotkań. Dzisiaj na bieżąco o badaniach, które prowadzimy w Muzeum Oręża Polskiego. Proszę Państwa, to nie jest tak, że historia Kołobrzegu jest w jakiś sposób w 100% zgłębiona, że już wszystko powiedziano, że wyszły książki i wszystko jest jasne. Nie, proszę Państwa, ja o tym piszę w swojej monografii poświęconej powojennym dziejom miasta, że po nas przyjdą młodzi historycy, przyjdą kolejne pokolenia, które na naszą bieżącą historię spojrzą nieco inaczej i musimy się z tym nie tylko liczyć, ale musimy się z tym pogodzić. Nie ma wyjścia, taka jest historia, że kolejne pokolenia ją oceniają, badają, opisują. I to bardzo dobrze, dlatego że ich czasami chłodne spojrzenie, czy tak jak moje w tej chwili, jest o wiele lepsze. Proszę Państwa, zajęłem się tematem, myślę, ciekawym dla słuchaczy i czytelników, a związanym ze zniszczeniem Kołobrzegu. Jak Państwo wiecie, jest sporo przeróżnych publikacji temu poświęconych. Ja być może przypomnę, niedostępna książka. Państwo dzwonicie, pytacie, gdzie tę książkę można dostać. Proszę Państwa, nie można. Nakład był na tyle niski, że się wyczerpał. Ja tylko przypomnę, że moja osoba była niezwykle krytykowana. Zapisanie tych książek ukazywały się takie niepoważne artykuły w prasie kołobrzeskiej, sugerujące, jakby to Dzięba na tych książkach się drawił. Proszę Państwa, już wydałem kilkanaście książek i jeszcze żadna nie trafiła do księgarni, żeście Państwo mogli ją na bieżąco kupować. Ja moją pracę, także pracę naukową z Muzeum Oręża Polskiego, staram się dla Państwa opisywać i staram się Państwu ją dawać. Taką przyjąłem pewnego rodzaju filozofię, a pieniądze oczywiście staram się zdobywać ze środków publicznych, a więc nas wszystkich. I wychodzę z założenia, że to jest dobre rozwiązanie. Więc niestety był to taki okres czasu, gdzie krytyka była bardzo duża. No i stało się tak, że władze nie chciały dołożyć trochę większych pieniędzy, żeby tych publikacji było więcej, żeby mogły trafić do większej ilości osób. Proszę Państwa, dzwonią ludzie do mnie z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych. Dostaję korespondencję z wielu miejsc, że ktoś chciałby się zaopatrzyć w tę książkę. No niestety nie ma takiej możliwości. Niemniej jednak nie o prezentacji książek chciałem tutaj mówić. Mianowicie w tej książce, proszę Państwa, zajmuję się tematem związanym ze zniszczeniami Kołobrzegu. Ja również nie zwracałem na to uwagi, no bo wychodzę z założenia, że są opracowania i są pewnego rodzaju źródła, do których trzeba mieć jakiś stopień zaufania. Ale gdy tak czasami wracają do mnie te kwestie, zaczynam się nad tym zastanawiać. Proszę Państwa, wszyscy wiedzą, i to jest chyba pewnego rodzaju truizm, żadne zaskoczenie dla Państwa, że Kołobrzeg został zniszczony w wyniku walk o Kołobrzeg w 90%. Słyszeliście Państwo zapewne takie informacje. No to muszę Państwa zmartwić, bo nie. Moim zdaniem Kołobrzeg w wyniku walk o miasto w marcu 1945 roku, i tak do takich wniosków dochodzę, przynajmniej na razie, proszę Państwa, to są takie wnioski robocze, takie hipotezy, które staram się albo balać, albo potwierdzać i nie jest to wcale łatwe, a piszę taki artykuł właśnie poświęcony tej tematyce. Moim zdaniem Kołobrzeg nie był aż tak bardzo zniszczony. Proszę Państwa, postanowiłem odbyć dość długie studia związane z tą tematyką i prześledzić literaturę oraz źródła, te, które oczywiście się zachowały, a także ikonografikę. Co się okazuje? Okazuje się, że oczywiście w literaturze autorzy, nie wszyscy, ale w zależności od, szacują zniszczenia na 70-90%. Natomiast znalazłem kilka ciekawych publikacji, dość współczesnych, nawet jak dla mnie, bo nigdy się nie zagłębiałem w te kwestie, ale byłem ciekaw, co sądzą inni autorzy. Ryszard Techman, Armia Radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego w latach 1945-56. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Ja już sobie zrobiłem wypisy z tej książki. Mam nadzieję, że to dla Państwa znajdę i mi to nie uciekło. Tak dość odważnie mówię. Nie, chyba nie znajdę tego. A tak bardzo chciałem Państwu powiedzieć, ale pamiętam. Otóż autor wskazuje, że to nie jest tak do końca, że te miasta na przykład zostały zniszczone w 80 czy 70%, że te liczby są mocno zawyżone.
O, do tego to ja teraz też, moi drodzy, doszedłem, ale trzeba to było wszystko wywnioskować. Otóż zacząłem sprawdzać, proszę Państwa, dokumenty zawarte w archiwum państwowym w Koszalinie. I co się okazuje? Okazuje się, że te dokumenty, na bazie których były sporządzane wszelkiego rodzaju dane, to są dokumenty szacunkowe. Więcej, sporządzone po 1946 roku, przy czym pierwszy dokument związany ze zniszczeniem Kołobrzegu pochodzi już z czerwca z polskiej ekipy, gdzie mowa jest o 85% zniszczeniu Kołobrzegu. O wysokich zniszczeniach piszą pionierzy, osiedlańcy. Rekordzista szacuje zniszczenia na 94%. Tak w jednych ze wspomnień chyba pana Niemczyka udało mi się przeczytać. To jest kolejna rzecz w tej kwestii, czyli ci, którzy szacują, ale mamy także urzędników. Tak jak wspomniałem, 1 na 85%. Burmistrz Brożek Stanisław szacuje, że Kołobrzeg był zniszczony w 90%. To nie jest jakoś pozbawione, proszę Państwa, sensu, no ale ustalmy po kolei. Ja, proszę Państwa, zacząłem ustalać, zacząłem szacować źródła, literaturę, opisy, a także, proszę Państwa, zachowaną ikonografikę, zdjęcia, wspomnienia, a także dokumenty zawarte w Archiwum Państwowym. Co się, proszę Państwa, okazuje? Jak prześledzimy walki o Kołobrzeg, to okazuje się, że po pierwsze, na początku wojska wgryzały się, tak, w drogi dojazdowe do miasta, były ostrzeliwane i próbowano pokonać tak bardzo z grubsza, oczywiście bardzo mocno, proszę to umownie potraktować, w fortece kościoła świętego Jerzego, a także próbowano się przebić w okolicach rzeźni przy kanale drzewnym. Trwają walki, one przesuwają się w kierunku pokonania pierwszego pierścienia obrony miasta, zajmowane są koszary białe na południowej części miasta, udaje się pokonać fortece kościoła świętego Jerzego, wojska wchodzą do działania, do centrum miasta, więc są już w drugiej strefie obrony, która została w Kołobrzegu wyznaczona. Trzecią i szóstą dywizję piechoty wspomagają czołgi ciężkie, wspomagają Rosjanie, a także czwarta dywizja piechoty. I co się Państwa okazuje, że żołnierze wchodzą do walk ulicznych, w których nie mieli doświadczenia, wojska się bardzo szybko wykrwawiają, stąd 14 marca pojawia się kwestia ultimatum wystosowanego do strony niemieckiej. Nie udaje się tego robić i walki trwają kolejny 15 dzień. Są bardzo krwawe, ale żołnierze docierają do centrum. Udaje się także, proszę Państwa, pokonać barierę i dojść w kierunku mniej więcej ulicy Solnej. Tak bardzo umownie, tak, nie wchodząc w szczegóły. Do czego dążę? Do tego dążę, że w tym momencie trwają walki uliczne, zacięte walki o każdy dom i wkraczają wojska rakietowe, które ostrzeliwują Kołobrzeg. I tak, proszę Państwa, ostrzeliwują się również i odpowiadają żołnierze. Mamy krwawą walkę, która no niestety niszczy nie tylko ludzi, żołnierzy, ale także miasto. I gdy 18 marca wreszcie walki dobiegają końca, żołnierze się wycofują, my, proszę Państwa, mamy niewiele materiału porównawczego. Państwo możecie go zobaczyć. To jest film podwójny numer czołówki PKF-owskiej. Tak? Można zobaczyć Polską Kronikę Filmową. Zdjęcia wykonane w dniach 20-25 maja. I Państwo możecie zobaczyć, przepraszam, marca. Doktor Koczyński w którymś miejscu się właśnie myli, pisze o maju. Tak mi zostało w głowie. To omyłka oczywiście pana doktora, natomiast marzec. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, to są ostatnie zdjęcia miasta, ale mamy tylko centrum. Centrum było najbardziej zniszczone. Proszę Państwa, najmniej zniszczone w wyniku walk, najmniej zniszczona była lewobrzeżna część miasta. I ona również w późniejszym okresie, w okresie okupacji radzieckiej, została zachowana ze względu na to, że ta część została przeznaczona na budynek komendantury, a także na mieszkania. Na mieszkania dla Niemców i Rosjan. To mamy potwierdzone, nie budzi to wątpliwości. Natomiast następuje, proszę Państwa, przejęcie miasta przez Polaków i Polacy bardzo szybko to miasto oddają i następuje okupacja radziecka. Miasto przyjmuje komendant radziecki i co to, proszę Państwa, ma miejsce? Polecam taką ciekawą książkę. Książek jest wiele, proszę Państwa, ale ja polecam lekturę Wojna Stalina. Proszę Państwa, ciekawa książka Bogdana Musiała, który opisuje grabież Pomorza, bardzo źródłowa książka, dzięki której można
domniemać także, co się działo w Kołobrzegu. Proszę Państwa, to co w innych miastach. Kołobrzeg został ograbiony programowo, bo takie były rozkazy Hitlera. Proszę Państwa, ziemie zachodnie, tak też nie mamy na to czasu w kwadransie, żeby to nie wykład akademicki, proszę Państwa, ale ziemie Hitlera, ziemie niemieckie miały być oddane Polsce. Tak, to czyli zakresy wschodnie mieliśmy dostać ziemie północno-zachodnie. Ok, tylko był jeden problem. Jaki? Mianowicie te ziemie, nasze kresy wschodnie były bardzo ubogie. Więc jest taka filozofia, że Stalin, taki dowcip, że Stalin wyszedł z założenia, że przecież nie możemy dostać tego całego burżuazyjnego spadku, więc po prostu te ziemie programowo ograbiono. I Kołobrzeg tak samo. W konsekwencji czego? Co, proszę Państwa? Otóż w konsekwencji czego? Po ograbieniu miasto spalono. Gdy w kwietniu przybywa tutaj polska administracja, wspomina Stefan Lipicki, pierwszy prezydent miasta, miasto płonęło, płonęły całe aleje, ale to już było miesiąc po zakończeniu walk. No to skoro, proszę Państwa, miasto płonie, to nie można mówić i nie będzie prawdą, że 90% zniszczeń w wyniku walk o miasto. Nie, proszę Państwa. Prawdziwe będzie oczywiście, że to w wyniku II wojny światowej, tak? Bo były to działania jeszcze przed niemiecką kapitulacją, ale nie w wyniku walk. Czyli możemy powiedzieć wprost, że prawobrzeżna część Kołobrzegu została zdewastowana, zniszczona już po zakończeniu walk. Ona była poważnie uszkodzona, bo jednak centrum i port najbardziej ucierpiały w wyniku walk o miasto, ale następnie zostały zrujnowane przez Sowietów. Proszę Państwa, kolejny wcale nie mniej znaczący powód to to, że 26 kwietnia rozpoczyna się tutaj tak zwany desant na Bornholm. Nie chodząc w szczegóły, tam oczywiście broni się garnizon niemiecki, który ostatecznie kapituluje w Kołobrzegu w nocy z 9 na 10 maja, ale zanim do tego dochodzi, mamy do czynienia do alokacji wojsk radzieckich, które ostają w Kołobrzegu w największym radzieckim garnizonie na Pomorzu Zachodnim w tym czasie. Tak duże siły były przerzucone do Kołobrzegu. To są różne, proszę Państwa, szacunki różnych autorów, ale ja do tej pory wychodziłem z założenia, że to nie była aż tak wielka liczba tych żołnierzy. Dopiero jak zacząłem się wgryzać w ten temat, to jednak się okazało, że tych żołnierzy było tu dużo. I możemy sobie wyobrazić, że gdy oni tu przebywali, to niestety na ziemi wroga, na ziemi nieprzyjaciela, w dodatku ziemi, która nie miała przypaść Związkowi Radzieckiemu, pozwalali sobie tutaj na straszne rzeczy. Pożary nie były tylko od tego, proszę Państwa, żeby zakrywać gwałty, mordy, tak? Niszczono po prostu kwartał po kwartale i to dość programowo te, które kwartały ograbiono. Jeżeli będzie kiedyś taka wola, Państwo będziecie mieli ochotę, to możemy wrócić do tego, co, jak i gdzie ograbiono, bo również do takich materiałów udało mi się dojść. Są, proszę Państwa, i jest, zachowała się część materiałów dotycząca tego, w jaki sposób żołnierze radzieccy się zachowywali w tym czasie. Większość materiałów natomiast pochodzi już z późniejszych lat, bo proszę pamiętać, że kiedy zakończyła się okupacja Bornholmu, tutaj na przykład do Kołobrzegu powrócił batalion karny wojsk radzieckich i który tutaj sobie naprawdę bardzo mocno, proszę Państwa, używał. Ale nie o tym, bo to tak trochę się rozgadałem a propos tego, co robili Rosjanie. Proszę Państwa, oni tutaj urzędowali do 31 maja i także dłużej, ale jeżeli znam opisy pionierów, jakieś Państwu to opowiadałem, opowiadali sami pionierzy nawet w naszej audycji występowali, to co, proszę Państwa, no to był dramat. W nocy trzeba było się chować, zabijali ludzi, były gwałty, były kradzieże i to wszystko się odbywało normalnie w świetle dziennym. Nie można było nad tą soldateską radziecką sobie w jakikolwiek sposób zapanować, bo nie dawało rady, proszę Państwa. Więc co robili w momencie, w którym tak naprawdę komendant radziecki miał to w nosie, bo dla niego liczyło się wykonanie i przewiezienie, proszę Państwa, tych wszystkich rzeczy. Moim zdaniem, a mamy zdjęcia Kołobrzegu z 1946 roku, zdjęcie nauczycielki, która przyjechała, wykonała je w okresie wakacji. Mamy trochę innych, proszę Państwa, zdjęć. Kołobrzeg, jeżeli idzie o lewobrzeżną część, ja, proszę Państwa, zacząłem sobie przeliczać kwartały, przepraszam, takie robocze materiały, zacząłem przeliczać kwartały, zacząłem porównywać zdjęcia. Niestety jest jeden problem, aby doprowadzić to z takim sukcesem w miarę pewnym do końca. Otóż mamy zdjęcia przedwojenne. Jest taka fajna książeczka, proszę Państwa, polecam. Kołobrzeg für durch eine Stadt. Mapa, zdjęcia przeróżnych kwartałów, tak to wygląda. To chyba wyszło w wydawnictwie Kamera przez... Nie, to wyszło w wydawnictwie Petera Janke, ale wersja polska była drukowana w Kamerze. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że tutaj są ilustracje.
Więc wiemy, jak wyglądały poszczególne kwartały z większością budynków, ile miały kondygnacji. Jest jeden problem, nie do końca wiemy, jak wyglądały w poszczególnych latach, dlatego że nikt nie zadał sobie trudu. Ta kartka, która w Kołobrzegu mówi, że zachowało, przed wojną było 2900 z hakiem budynków, 2925 chyba, a po wojnie zostało 860, proszę Państwa, to jest jedna kartka, pod którą nikt się nie podpisał, nie wiemy, na jakiej bazie były robione te szacunki. I można szacować, że proszę Państwa, część lewobrzeżna miasta była zniszczona w nie więcej niż 20%, 15-20%. Mówię o zniszczeniach drugowojennych. Część miasta, ta środkowa, wokół centrum i portu, czyli uzdrowisko i boki, proszę Państwa, to około 50%. Reszta 60-70%. I proszę Państwa, Kołobrzeg był zniszczony w 50-60% tak w całości, jeżeli chodzi o te rzeczy. Niestety nie mogę dokonać obliczeń architektury, kubatury, dlatego że proszę Państwa, nie mam danych wejściowych. Nie jest to możliwe. Co to oznacza? A to oznacza, proszę Państwa, że dodając zniszczenia sowieckie, te, które znamy i ich opracowania, że możemy powiedzieć, że tak naprawdę Kołobrzeg wyszedł w całości, mówimy o całym mieście, zniszczony w 70-75%. To tak na roboczo. Nie więcej. Cała reszta tych zniszczeń to są zniszczenia w wyniku warunków atmosferycznych, sztormów, pożarów, zawałów, a także szabru. To już za czasów polskich. Proszę pamiętać, że nie było pieniędzy na zrobienie jakichkolwiek remontów. To nie te lata. Dlaczego? W roku 1948 rozpoczęto co? Rozbiórkę, masową, dramatyczną rozbiórkę zakończoną w latach 50., kiedy ogołocono centrum i kawał uzdrowiska. Tak to mniej więcej wyglądało. Proszę Państwa, to rzuca całkowicie nowe światło na to, jak zniszczone było miasto. Można powiedzieć, że nieco przeszacowaliśmy, przy czym te największe zniszczenia, może nawet w poszczególnych częściach, poszczególnych kwartałach dochodzące do 90%, to centrum i port. Ale miasto całe, jako Kołobrzeg, to nie do końca te dane. Proszę Państwa, to wymagałoby dalszych badań, przejrzenia archiwów w pełni polskich i radzieckich, żeby dotrzeć do jak największej ilości informacji. Czy to się uda spełnić? To oczywiście jest pytanie otwarte. Nie potrafię na nie odpowiedzieć. Niemniej jednak wzbudza ono ciekawość, bo sam jestem zainteresowany, gdyby udało się dojść do jakichś lepszych źródeł, zwłaszcza radzieckich, wojskowych, dotyczących tego, jak grabiony na przykład był Kołobrzeg. Być może takie rzeczy się zachowały. I nad takimi właśnie kwestiami zastanawiam się, opracowując historię i oczywiście robiąc to w sposób trochę bardziej naukowy. I proszę Państwa, takie opisy zajmują czasami nawet miesiąc czasu ze zdobyciem literatury. Tu dziękuję chociażby Tomaszowi Królikowskiemu, prorektorowi Politechniki Koszalińskiej, za zdalną możliwość korzystania ze zbiorów Politechniki, bo tam również się znajdują niektóre książki. To tyle na dziś, bo mogę jeszcze długo opowiadać, proszę Państwa, złożony to i skomplikowany temat zniszczenia Kołobrzegu. Za uwagę dziękuję, Robert Dzięba. Do zobaczenia, do usłyszenia.